pani Ewa Rampartę, dziennikarka i trenerka wellness, która opowie nam za chwilę, jak tak naprawdę oczyścić oprócz ciała swoją duszę, na przykład pozbyć się toksycznych relacji w swoim środowisku. Bo my cały czas opowiadamy o tym, że trzeba zażyć zioła, napić się dużo wody, racjonalnie się odżywiać, a przecież tak naprawdę mamy także brudy w duszy, w głowie. Przepraszam, w pani Ewo, zanim pani odpowie, ja przepraszam, że tak brutalnie się wdarłem normalnie, ale muszę wylosować zwycięzcę nagrody dnia. A tak, którym będzie osoba numerze 669105i3x. O, zaraz będziemy dzwonić, już możemy wracać do rozmowy. To jak to jest z tym brudem naszej duszy? Zauważyłam, że tak naprawdę, żeby oczyścić organizm, żeby oczyścić nasze ciało, nie wystarczy tylko zdrowo się odżywiać, nie wystarczy tylko dbać o właściwe odżywianie i oczyszczanie organizmu w sensie biologicznym, ale również podstawową tutaj kwestią jest oczyszczenie naszych relacji. Zaobserwowałam, że szczególnie kobiety na przykład mają skłonności do objadania się, niemalże obżerania w chwili, kiedy mają po prostu na przykład toksyczny związek, albo stres w pracy, albo właśnie jakiś konflikt z szefem. Wystarczy już sam fakt, że mamy pracę, w której się nie spełniamy, że w pewien sposób, jakby to powiedzieć, sprzedajemy naszą duszę. Ale czy pani proponuje, żeby się rozwieść i zmienić szefa? czy toksyczny związek to nie jest takie proste? Oczywiście, jak to zrobić? Oczywiście to nie jest proste, natomiast to, co się sprawdziło w moim życiu, to jest świadomość siebie. Świadomość tego, kim ja jestem, czego chcę w życiu. Świadomość tego, że to ja kreuję swoją rzeczywistość, że to ja ją tworzę. I to, co się sprawdza w moim życiu, to jest odpowiedzialność za siebie samą. Mhm. I zauważyłam, że to przekłada się również na kondycję fizyczną, gdyż na przykład, kiedy mamy stres, mamy zakwaszone pH krwi. Także w sposób biologiczny można zobaczyć, że stres przyczynia się do czegoś takiego. A zakwaszenie organizmu, pisali już o tym Chińczycy, dokładnie, że jest strasznym problemem dla nas. Czy możemy na to jakoś wpłynąć? Dokładnie, więc możemy wpłynąć na dwa sposoby. Mhm. Z jednej strony właśnie klarując nasze relacje, a z drugiej strony właśnie oczyszczając organizm. I tutaj moim takim ogromnym inspiratorem jest dr Robert Young, od którego się dużo nauczyłam. Jest on wybitnym mikrobiologiem amerykańskim i jego osiągnięcie, jego odkrycia okrzyknięto nową biologią. Dlaczego? Dlatego, że on po prostu badając krew przez 25 lat pod mikroskopem zauważył, że tak naprawdę istnieje tylko jedna choroba i to jest właśnie zakwaszenie organizmu. I kiedy on zaobserwował i udowodnił to w sposób naukowy, że kiedy mamy kwaśne pH krwi, czyli kiedy ten pasek lakmusowy odbarwia się na taki kolor, który świadczy, że pH krwi ma kwaśny odczyn, wówczas nasz organizm stoi otworem do wszelkich bakterii, mikrobów, wirusów, grzybów, pleśni, które się po prostu rozmnażają i tak... On na kilku stronach swojej książki opisuje, że tak nas zjadają od środka. O matko! To dwa pytania w związku z tym. Po pierwsze, jak stwierdzić, czy nasz organizm jest zakwaszony, czy jakoś sobie można samemu zbadać krew, jak się odkwasić? No właśnie, redaktor Wellman wyjęła mi to z ust. Nie jeść kiszonej kapusty. No to jest jeden ze sposobów. I kiszonych ogórków. Na pewno. Więc są pewne symptomy, które w bardzo wyraźny sposób świadczą, że mamy zakwaszony organizm. Na przykład sam fakt, że czujemy się zmęczeni. Zdrowy człowiek nigdy nie jest zmęczony. Zdrowy człowiek ma wysoki poziom energii. Więc już fakt taki, już chroniczne zmęczenie mówi nam, coś jest nie tak. Poza tym... Oprócz zmęczenia mogą się pojawić bóle głowy, mogą się pojawić różnego rodzaju choroby, gdyż toksyny gdzieś się muszą zgromadzić w naszym ciele. Gromadzą się na przykład na wątrobie, na nerkach, na jelitach itd., itd. Poza tym skłonności do depresji, dlatego że kiedy nasz organizm musi zużyć ogromną siłę energii, żeby zneutralizować zakwaszające pokarmy, które mu tam wrzucamy. Pakujemy.
I wówczas, żeby zneutralizować ten kwas, on pobiera zasadowe elementy, mikroelementy, minerały z własnych kości, z włosów, zębów i tak dalej, i tak dalej. I wówczas powoduje to osłabienie innych organów. Poza tym te mikroelementy pobierane są z układu nerwowego, czyli na przykład możemy łatwo czuć irytację, łatwo możemy poczuć się sfrustrowani, zdenerwowani, a z drugiej strony łatwo wpadamy w doła, w depresję, czyli znowu kółko się zamyka, jemy więcej, jemy już mniej zdrowo i tak dalej.